Pies został skatowany przez bezlitosną właścicielkę. Okrutne sceny rozgrywały się na oczach małych dzieci. Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, zszokowało nawet najbardziej wytrwałych internautów. Pies został skatowany przez okrutną właścicielkę. Media społecznościowe obiegł film, który zarejestrował straszne zajście. Świadkami wydarzenia były dzieci kobiety. Internauci są zbulwersowani, nagranie mrozi krew w żyłach. Na szczęście interweniowały odpowiednie służby. Pies został skatowany przez bezlitosną właścicielkę, jak donosi Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. Pies w typie Amstaffa był wielokrotnie bity pięściami po głowie i całym ciele, a także szarpany. Jego koszmar trwał bardzo długo. Bezlitosna właścicielka została pociągnięta do odpowiedzialności za sprawą nagrania, które zarejestrowano na warszawskim Ursynowie. Widać na nim kobietę, która wrzuca psiaka do samochodu i zaczyna okładać go po głowie. Tej przerażającej scenie przyglądały się stojące obok dzieci. Inspektorzy zrobili wszystko, by uratować zwierzę. Na szczęście, ich wysiłki się opłaciły. Pies znajduje się obecnie w bezpiecznym schronieniu. To była najbardziej wyczerpująca psychicznie interwencja w historii naszego inspektoratu. Inspektorzy, którzy byli obecni na miejscu, przez kilka dni nie mogli uwierzyć, że matka zgotowała psu i dzieciom takie piekło. Matka notorycznie znęcała się nad psem, tłumacząc, że kompletnie sobie z nim nie radzi. Pies zamykany był w domu, w ciasnej klatce, znęcano się nad nim fizycznie i psychicznie. Gdyby nie nagranie, które otrzymaliśmy drogą e-mailową, koszmar psa trwałby latami. Nedi, roczna suczka w typie Amstaffa, ma bardzo łagodne usposobienie. Jest bardzo spokojna i łagodna, stąd nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego właścicielka regularnie się nad nią znęcała. Kropka. Jesteśmy w trakcie składania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jak również zawiadomiony zostanie MOPS, aby zmonitorował sytuację rodzinną, napisano w mediach społecznościowych Otos Animals Inspektorat Warszawa. Dwa. Wideo, kuriozalny wypadek. Podwójne potrącenie na rondzie. Ucierpiała kobieta udzielająca pomocy. 3. Agresorka tłumaczyła, że nie dawała sobie rady z wychowaniem zwierzęcia. Kobieta po długich dyskusjach zgodziła się na zrzeczenie się psa na rzecz Otos. Suczka przebywa teraz w domu tymczasowym i czeka na odpowiedzialnego właściciela, który zapewni jej kochający dom. Jeżeli jesteś zainteresowany adopcją Nedi, skontaktuj się z inspektorami, dzwoniąc pod numer telefonu 723 300 200. Źródło: Fakt.